Witam baranki na rozkładzie na styczeń 2024. Zachęcam do polubień, komentarzy czy też subskrypcji mojego kanału. Karty już potasowałam. Zobaczmy, jaka będzie ogólna energia stycznia dla baranków. Pięć pucharów. Dla osób, myślę, że tak będzie dobrze. Dla osób, praca, finanse, dla osób pracujących, czyli takich, które mają pracę. Jak będzie w styczniu z tą pracą? 10 buław. Jeśli chodzi o pracę, finanse, dla osób, które poszukują pracy, obecnie nie pracują. Baranki, baranki. Cztery puchary. Miłość, relacje, związki dla osób będących w związkach. As buław. No i miłość. Relacje dla osób, które nie mają nikogo, może poszukują kogoś. Osiem buław. Rada. Rada na styczeń dla baranków. Co radzą karty? Śmierć. I na co uważać w styczniu lub na kogo? Siedem. Rydwan. Rydwan. Dokładnie. Jeśli chodzi o styczeń dla baranków, to karty pokazują, że to będzie taki. Może nie cały, ale będą momenty takie bardziej nostalgiczne, w sensie takim, że będziecie sobie wspominać przeszłość, bardziej za nią rozpaczać nad jakimiś sytuacjami, osobami, które odeszły z waszego życia lub sytuacjami, które się zakończyły. I po prostu bardziej będziecie tak. Podział nostalgiczny, bo bardziej będziecie myśleć właśnie o tej przeszłości, o tym, co było, niż o tym, co tu i teraz, czy już w ogóle o tym, co będzie, co może się wydarzyć. Więc bardziej takie tkwienie w przeszłości. Karty ogólnie radzą tutaj Wam jakąś zmianę, zakończyć pewne być może działania. Na przykład, jeśli chodzi ogólnie o to właśnie rozpamiętywanie tej przeszłości, to by po prostu zakończyć ten okres czasu i iść dalej do przodu. A nie patrzeć na to, co było, minęło i nie wróci, lub to, co się zakończyło. Jeśli chodzi o pracę, finanse dla osób, które pracują obecnie. To tutaj pojawia się dużo pracy, dużo obowiązków. Może być tak, że to my sami te obowiązki po prostu na siebie bierzemy. Może być tak, że po prostu ktoś nam te obowiązki daje, zleca i trzeba je wykonać. Obowiązki, praca, ogólnie bardzo dużo bym powiedziała pracy, ale też tego właśnie przeciążenia takiego. W tej pracy możecie mieć troszeczkę dość. Być może rada sugeruje, by zakończyć, porozmawiać na przykład o tym, jeżeli cały czas macie delegowane takie obowiązki, cały czas od was się wymaga bardzo dużo, to może czas na to, by po prostu porozmawiać i powiedzieć swoje zdanie w tej kwestii.
Może te obowiązki, jeżeli to wy sami je wyznaczacie, to nie bierzcie je na siebie aż tyle, tylko po prostu spróbujcie je delegować, dawać innym, organizować bardziej tą pracę, by wam było lżej. Tutaj może się też pojawić też jakieś douczanie na przykład. Może tak być. Może być. Douczanie, w sensie jakiegoś kursu miałam na myśli. Może to być jakiś dodatkowy, na przykład jakiś obowiązek w pracy. Może też być tak, że po prostu. No nie chcecie za bardzo nic zmienić. Jeżeli tkwicie w tym, co było, jeżeli na przykład cały czas macie dawane obowiązki, to też może być tak, że no nie za bardzo jesteście skorzy do tych zmian, aby na przykład zrzucić z siebie ciężar, trochę chociaż, tak, tego nadmiaru obowiązków. Tutaj może być też tak, żeby w pracy po prostu porozmawiać z kimś. Jeżeli macie jakąś osobę, której możecie zaufać, zwierzyć się na przykład, to. Tutaj też karty mówią, że można by porozmawiać właśnie o tych obowiązkach, o tej pracy, właśnie o tych obciążeniach, o tym nadmiarze wszystkiego. Bo może być tak, że na przykład jesteście też niesprawiedliwie traktowani, tak? I tylko obowiązki są dla was, a później na przykład jakieś awanse, płace, to nawet i mniej zarabiacie, tak? Na przykład. Może tak być. Więc może tutaj też warto porozmawiać z kimś zaufanym, z kimś, kto wam doradzi, jak po prostu być może porozmawiać z kim, z szefem na przykład, lub jak po prostu właśnie zmniejszyć nadmiar tych obowiązków. Jeśli chodzi o osoby, które szukają pracy, to może być tak, że jesteście zdegustowane. Negatywnie nastawione do tej sytuacji. Być może macie jakieś doświadczenia, które po prostu, może wcześniejsza praca na przykład zakończyła się jakoś no bardzo źle. Może być tak, że po prostu byliście niedoceniani i gdzieś tam dalej rozpamiętujecie ten okres pracy. Jesteście źli, w sensie negatywnie nastawieni troszeczkę i nie zauważacie tego, że. A koło was, no, kręcą się jakieś szanse, coś tam się pojawia. Jeszcze dopytam kart. Może tak być, że właśnie jakaś nowa oferta się pojawia, gdzieś właśnie koło was, jakaś szansa na coś. Może być tak, że. Ktoś wam po prostu gdzieś usłyszycie o jakiejś ofercie pracy, ale tak sceptycznie podchodzicie do tego. Mówię tak, jakbyście mieli jakieś złe doświadczenia z przeszłości, czyli no nie wiem, źle potraktowali was, albo nie wiem, nie zapłacili wam za wykonaną pracę. Jesteście tutaj troszeczkę tak właśnie nastawieni nie za bardzo pozytywnie. Tutaj jeszcze karty mówią, że może na przykład może być tak, że też może dokształcić się w jakimś kierunku bardziej, w tym, co was na przykład interesuje. Iść w coś nowego, zacząć od właśnie podstaw. Jeśli chodzi o tutaj patrzę na radę, właśnie na zmiany. Tak, czyli karta radzi zakończyć pewne etapy i po prostu iść dalej do przodu, więc tutaj też bym sugerowała, żeby po prostu stanąć na nogi i próbować iść do przodu, dla swojego dobra zresztą. Jeśli chodzi o miłość, miłość, relacje dla osób, które są w związku, to tutaj. Pojawia się karta. Już miałam mówić, że dobrze. Nie do końca jest tak dobrze, bo
Tu jest pojawia się taka karta, która mówi o dużej energii, dużym potencjale relacji, związków, w którym jesteście. Może mówić o seksualności, o flirtach, o różnego rodzaju właśnie taki, że macie powera, chęć do właśnie na przykład do jakiegoś działania, tak, w relacji. Taka szansa. Natomiast w związku z tą kartą, która tutaj się pojawiła, taką ogólną, że gdzieś tam tkwicie w przeszłości, jeszcze tym bardziej tutaj doszła mi wieża, a karta rad, która mówi właśnie o zakończeniu pewnych rzeczy, to też sugerowałabym, że może być fajnie w tej relacji, bo może być ona ognista. Tylko wyjdźcie może bardziej naprzeciw tej relacji, w sensie takim, że po prostu też nie myślcie o tym, co było. Jeżeli były jakieś negatywne chwile, były sytuacje złe, to też po prostu starajcie się dostrzec potencjał tej właśnie relacji. Nie skupiacie tylko na samych złych momentach. Tutaj ta szansa, no powiem, bo można ją zaprzepaścić, a wygląda, no, karty radzą zmiany, więc po prostu, więc może faktycznie warto coś delikatnie zmienić w tym styczniu z podejściem na przykład w relacji swojej. Bo tutaj karty mówią, że jakaś szansa się owszem pojawia na, tak jak mówiłam, fajne rzeczy w relacji, ogniste, ale tu też może być, może spowodować, może się wydarzyć jakiś taki rozłam, może się wydarzyć jakaś taka nagła sytuacja, która a właśnie spowoduje, że jednak powrócicie do starych schematów, będziecie myśleć dalej w jakiś sposób negatywny, tak? A może być tak, że ta szansa wam uświadomi to, na jakim gruncie stąpacie i czy ta relacja jest faktycznie stabilna, czy nie jest, czy warto w nią inwestować, czy nie. Może warto się przekonać. Jeśli chodzi o osoby, które poszukują, to też tu pojawia się tutaj pojawiają się komunikacja, pojawiają się rozmowy, pojawia się właśnie też karty sugerują, tak, by coś zmienić w swoim życiu, by jednak wyjść z inicjatywą, by rozmawiać, komunikować się w jakikolwiek sposób, bo tutaj mogą być też komunikacja przez internet, portale różnego rodzaju, poznawanie ludzi w jakikolwiek sposób, ale też po prostu nie myśleć o tym, co było. A tu mogą być rozmowy bardzo burzliwe również, więc tutaj tak mówię, że ta komunikacja może nie być łatwa na początku. Tu mogą być jakieś wymiany zdań. Jaka będzie, tak naprawdę się okaże dopiero w przyszłości. Tak, to jest czytanie tylko na miesiąc, nie na całe życie. Natomiast warto coś zmienić, na pewno warto rozmawiać, ale tak jak mówię, no. Trzeba uważać na tą komunikację, by nie była zbyt ostra, zbyt impulsywna, by ta wymiana zdań nie spowodowała jakichś kłótni, awantur i jakichś takich przykrych sytuacji, na co uważać. Karty mówią, by uważać raz na podróże. Natomiast jak gdzieś się przemieszczacie, no to rozglądajcie się, tak? Po prostu uważajcie. Może być tak, że jeżeli będziecie się wybierać gdzieś samochodem, to też tutaj ostrzeżenie, żeby sprawdzić go wcześniej, tak? Czy jest wszystko w porządku, czy jest olej, benzyna i tak dalej. By nie było przykrych niespodzianek po prostu po drodze. I ostrzegają, powiedziałabym, przed takim tutaj może zbyt szybkim tempem, bo tutaj na przykład w tej karcie pojawia się dosyć szybka komunikacja. Tutaj bardzo szybko będą odpowiedzi spływać i tutaj może się dużo dziać, tak? Natomiast
Natomiast, no właśnie, to może ostrzegają przed tym, żeby tak zbyt szybko nie reagować, tylko pomału, stopniowo, tak? Próbować coś sobie tam na przykład w życiu zmieniać. Dziękuję, barany, za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.